W Polsce ostatnio zrobiło się trochę chłodniej, a liście na drzewach zaczęły przybierać wszelkie odcienie żółci, czerwieni i pomarańczy, a to oznacza, że nadeszła jesień. I kontynuując naszą serię o porach roku, chciałybyśmy Wam opowiedzieć o niej trochę więcej, pokazać Wam, jak pięknie jest tutaj o tej porze roku i powiedzieć Wam też trochę o tym, co Polacy robią jesienią. Chodźcie! Jesień to pora roku, która w Polsce trwa od września aż do grudnia i wiele osób ma z nią takie dosyć depresyjne skojarzenia, bo to taki czas w roku, kiedy dni są coraz krótsze i bardzo szybko na zewnątrz robi się ciemno. A jeżeli chodzi o pogodę, to możecie u nas trafić tak naprawdę na dwa typy jesieni. Jeżeli będziecie mieć szczęście, to traficie na przepiękną polską złotą jesień, czyli taki czas, kiedy na dworze jest ciepło i przyjemnie. A jeżeli będziecie mieć pecha, to traficie na tak zwaną szarugę jesienną, czyli taki czas, kiedy na dworze jest brzydko, mokro, cały czas pada deszcz i jest bardzo nieprzyjemnie. Jesień to też taki czas, kiedy rolnicy zbierają z pól zasiane wcześniej warzywa, a z drzew niektóre owoce, a wszyscy Polacy mogą się wtedy cieszyć warzywniakami wypełnionymi ziemniakami, marchewkami, dyniami, jabłkami i innymi jesiennymi pysznościami. O, Aga! Siadaj! Cześć, Justyna! A co ty tutaj robisz? A właśnie wracam z warzywniaka. To się świetnie składa, bo ja właśnie tłumaczę naszym widzom, co można kupić w polskim warzywniaku jesienią. To może pokażesz nam, co masz w tej torbie? Och, bardzo chętnie. Mam na przykład piękną dynię na zupę. Do tego ziemniak, też się przyda na zupę. Mam modrą kapustę, czyli... Czerwono... Co to jest modra kapusta? To jest czerwona kapusta, którą Ślązacy bardzo lubią, bo robią z niej pyszną sałatkę do takiego dania typowo śląskiego, które składa się z rolady wołowej i klusek śląskich. Mam jabłka. Spójrzcie, jakie piękne ten kolor. Mam cebulę. Mam kalarepę. Gruszkę. Jeszcze więcej jabłek. Mam jeszcze pysznego selera i bardzo zdrowego. Marchewkę i pietruszkę w gigantycznym rozmiarze. I co ty z tym wszystkim zrobisz? No z niektórych tych warzyw zrobię zupę, zrobię też szarlotkę na pewno, a część rzeczy schowam do słoików, bo w Polsce zimą nic nie rośnie, więc musimy zawsze robić sobie jakieś zapasy. Często te zapasy są schowane w słoikach. To prawda, moja babcia ma takie pomieszczenie w piwnicy, które całe jest zastawione półkami pełnymi słoików z ogórkami i z grzybkami, które też się zbiera i je jesienią. Mówisz ogórki? Masz ogórki. Mam jeszcze kompot ze śliwek. I dżem wiśniowy. A ja się zbieram, idę gotować zupę. Polska złota jesień, o której Wam już trochę wcześniej wspominałam, to taki okres we wrześniu i październiku, kiedy liście na drzewach zaczynają żółknąć, ale na zewnątrz jest jeszcze dosyć ciepło, jest tak 10-20 stopni i wtedy jest bardzo przyjemnie, można chodzić na długie spacery i rozkoszować się widokiem tych przepięknych żółtych, pomarańczowych i czerwonych liści. Czasami w powietrzu zauważycie też takie białe niteczki, to są pajęcze nici, które się tak unoszą w tym okresie w powietrzu i nazywamy je babim latem. No. A ty co tu robisz? Zdjęcie. Nie miałeś zupy gotować? Już ugotowałam, no i przyszłam do parku, żeby sobie zdjęcia ładne zrobić. Tutaj mamy typowy okaz jesieniary. To też jest taki typ człowieka, który bardzo lubi polską złotą jesień. To może zanim pójdziemy robić te zdjęcia, to wytłumaczysz naszym widzom, kto to jest jesieniara. Jesieniara to jest taka osoba, która właśnie bardzo kocha jesień, bo jest to świetna okazja do tego, żeby robić dużo pięknych zdjęć w tych właśnie tutaj kolorowych okolicznościach przyrody. Te zdjęcia są po to, żeby je potem wrzucać do mediów społecznościowych i zbierać lajki.
koniecznie z hashtagiem jesieniara. Koniecznie. To chodź, zrobimy Ci te Twoje zdjęcia. Patty, potrzymasz mikrofon? A skoro one poszły robić zdjęcia, to ja chciałabym podziękować całej społeczności patronów, bez których nie byłoby to możliwe. Jeżeli jest ktoś jeszcze wśród Was, kto nie skorzystał z naszych dodatków i chciałby nauczyć się języka polskiego, to pod tym odcinkiem znajdziecie link, gdzie możecie wejść na naszego patrona i tam znaleźć dodatki, które pomogą Wam w nauce języka polskiego, czyli m.in. ćwiczenia, wolne audio oraz fiszki na Quizlecie. Teraz powiemy Wam z Patrycją też trochę o ubraniach, które przydają się jesienią. Jeżeli przyjedziecie tutaj i traficie na taką bardziej deszczową i zimną pogodę, to na pewno przyda Wam się przeciwdeszczowa kurtka, oto, taka, która nie przemaka, kiedy kapie na nią woda. Warto też zabrać ze sobą parasol, który uchroni Was przed deszczem. No a na nogi koniecznie załóżcie kalosze. Kalosze to są takie gumowe buty, zazwyczaj trochę wyższe, które nie przemakają i można beztrosko skakać w nich po kałużach. Patty, a ty co nosisz jesienią? Bo trochę inaczej wyglądasz niż ja. Tak, to prawda. Ja wolę bardziej tą elegancką wersję ubioru. Zwykle noszę podczas jesieni płaszcze, swetry, szaliki. Czasami zdarzy się czapka, jak jest zimniej. I jesienne botki. Ja i Patrycja jesteśmy ciepło ubrane i dobrze przygotowane na jesień, więc mamy nadzieję, że w najbliższym czasie się nie pochorujemy. Ale jesień to generalnie taki czas, kiedy dużo osób choruje i łapie jakieś przeziębienie, bo robi się coraz chłodniej, więcej czasu spędzamy też w zamkniętych pomieszczeniach, w których zarazki szybciej się rozprzestrzeniają. No i na początku z pierwszymi objawami przeziębienia i grypy większość Polaków stara się radzić sobie samemu, czyli kupują w aptekach jakieś leki bez recepty. Niektórzy stosują też takie domowe sposoby, na przykład piją dużo herbaty z cytryną albo jedzą dużo czosnku z miodem w różnych konfiguracjach. Moja mama, jak była mała, to na przykład zawsze miała taki słoiczek miodu z czosnkiem, który jadło się po prostu z łyżeczkami na przeziębienia. Niektórzy piją też syrop z cebuli na przykład. No ale kiedy zaczyna robić się poważniej, to trzeba iść do lekarza, gdyby kiedyś Was to spotkało w Polsce. Mamy nadzieję, że nie, ale gdyby jednak, to koniecznie obejrzyjcie ten odcinek, znajdziecie tam dużo przydatnego słownictwa. Jesień to też taka pora roku, którą wiele osób kojarzy z charakterystycznymi wydarzeniami, które mają miejsce w tym czasie. Zaczyna się od tego, że 1 września dzieci wracają do szkół, potem 1 października studenci na uczelnie. 31 października mamy Halloween, to co prawda nie jest polski zwyczaj, ale robi się tutaj coraz bardziej popularny. 1 listopada za to mamy takie typowo polskie święto, które się nazywa Wszystkich Świętych. I to jest dzień wolny od pracy, kiedy wiele osób wybiera się na groby swoich bliskich, pomodlić się, pomyśleć trochę o nich i zapalić tam znicz. A 11 listopada mamy Polskie Święto Niepodległości. A jeżeli zastanawiacie się, co ludzie jesienią w ogóle robią w Polsce, to jesień to jest taki czas, kiedy robi się coraz chłodniej i dni są coraz krótsze. Dlatego tak naprawdę coraz chętniej zostajemy w domach i po prostu otulamy się ciepłym kocykiem, robimy sobie gorącej herbaty albo czekolady, odpalamy ulubiony serial albo wyciągamy jakąś książkę i rozkoszujemy się tym takim miłym czasem w domu, chociaż tego akurat Wam nie pokażemy, bo dzisiaj nagrywamy na zewnątrz. Jak to nie pokażemy? No co ty, Justyna? A ty co tutaj robisz? No jak to co? Zupę ugotowałam, wrzuciłam zdjęcia na Insta i przyszłam Ci pomóc. To co, pokazujemy ludziom, co się robi w domach jesienią? Tak, ja pokazuję, ty mówisz. No dobra. Widzę ciepły kocyk, więc jesienią zaczynamy od tego, że rozkładamy sobie jakiś ciepły koc. Mamy też książkę do poczytania pod ciepłym kocykiem. Aga przyniosła też jakieś kubki. Chyba zaraz będziemy robić coś do picia. Mam nadzieję, że ciepłego. O,
widzę jakiś termos, czyli będziemy pić coś ciepłego. Co mi nalewasz dobrego? Kawa. To będzie kawa z bitą śmietaną. Żeby dobrze wyglądało na twoich zdjęciach na Instagramie? No właśnie. A to po co? Co ty tam jeszcze masz? Porządna kawa na Instagrama musi być posypana ciasteczkami. Żeby dobrze wyglądało. I dobrze smakowało. Ale co my z tym robimy teraz? Bardzo proszę, to jest kawa dla ciebie. A dziękuję. To jest kawa dla mnie. Teraz usiądź sobie tutaj koło mnie na kocyku. No. Tak się robi jesień jak porządne jesieniary? Tak. Owijasz się tak troszeczkę tym kocykiem. To nie będzie takie proste. Otwierasz książkę. Pijesz kawę. Starasz się nie wybrudzić przy tym. To też nie jest takie proste. I delektujesz się piękną polską jesienią. Patrząc za okno, po którym spływają krople deszczu i myślisz sobie, że już za pół roku znowu będzie wiosna. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Jeżeli trochę zmarzliście podczas tego odcinka i chcielibyście sobie przypomnieć ciepłe lato w Polsce, to tutaj koniecznie obejrzyjcie odcinek o tym, tutaj, jak można spędzić wakacje w Polsce. A jeżeli jesteście ciekawi, jak w Polsce będzie już za pół roku, to tu znajdziecie odcinek o wiośnie. I do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Easy Polish. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pyszna ta śmietana.